Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Hollow Knight. Więc tak, dzisiaj spotykamy się ponownie w Dirtmouth. Głównie z... gdyż iż ponieważ... stąd jest zapewne niektórzy z was pamiętają, to teraz mamy dostęp w ogóle do łatwiejszego rozpoznawania tych drzewek. Więc tak, chciałbym sobie rozpoznawania, raczej aktywowania. Do rozpoznawania niestety nie mamy jeszcze sposobu. I tak, a druga sprawa... w sumie... nie drugiej sprawy? Dobra, pamiętam już co jeszcze chciałem, bo chciałem przed chwilą prawie bym powiedział, że nie ma drugiej sprawy, ale druga sprawa jest. W sumie chciałbym zawrócić się na w ogóle początek całkowicie gry, do miejsca, w którym... wiecie, byliśmy tam... sprawy... wydaje mi się, że tam coś powinno... o. Staram się, pewnie będzie też z 20 sztuk. Tak samo jak to było ostatnio. Dobra. I oczywiście musiałem wpaść na zwykłego wroga. Ale tak, dobra. 20 sztuk. Nie powinno by to być problemem, żeby odnaleźć, chociaż lokacja jest wielka, to może wyjątkowo będzie ich tutaj więcej. Chociaż nie, chyba mamy zadanie, żeby zdobyć tego 100, to więcej niż 20 to pewnie nam nie dadzą. Bo to byłoby już takie aż zbyt 40. Kiedy naszym celem z tym wszystkim to jest zdobyć dosłownie 100. Tja. Chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie można by się okazać, że nie wierzę. No, że nawet właśnie nie będzie tej, nawet te, no jak to się nazywa, nawet 20, coś nie da, jak na złość. Ale tak, i widać, że 2 tygodnie przerwy od Hollow Knighta robią swoje. Już nie potrafię unikać ataków ani nic. I żeby nie było w drodze w tą stronę, czy w tę stronę. Mniejsza teraz o poprawność językową. Tak wiem, że językową, a nie językową, ale po swojemu. Ale ten nawet jak... to też popełniłem pełno błędów. Dobra, wybaczcie to krótkie cięcie, ale domownicy. I swoją drogą chyba zebraliśmy już wszystko, sądząc po otoczeniu. Aha. W takim wypadku zrobię to samo, co zrobiłem ostatnio z tym drzewem. Uderzymy je ponownie. Może jakiś dialog też tym razem będzie. Bo jeśli nie mylę, ostatnio był dialog. I uwaga, uwaga, i jest to... zakręcone ścieżki. Podróżujące masy. I ta... naczynie... zapieczęczowane. Wesel, nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyć naczynie. Może raczej nie... nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć. Ale mniejsza. Przy okazji, gdy jeszcze jesteśmy, może pan robaczek coś im da? Może nie? Nie. Pan robaczek nie ma nic dla mnie. Co znaczy, że tylko tyle, że chyba jeszcze musiałem być, albo... albo nie pamiętam po prostu... sam w sumie nie tyle, co nie pamiętam, co źle pamiętam i w sumie nie uratowałem żadnego robaka. Ale dobra. A swoją drogą dopiero teraz zobaczę. Może patrzcie, to są te maski. O, ciekawa sprawa. No ale dobra. Skoro drzewko zaliczone, to może zajmijmy się tym właśnie drugą częścią, w sumie. Bardzo mi to zastanawia, czy serio jest tam jakieś sekretne coś, czy jednak nie. No patrzcie, tutaj coś... o, ale no styl. Proszę. No powiem wam szczerze, spodziewałem się, że tutaj będą jakieś znajdźki nawet na tej studni. Proszę, można wejść samemu i nawet coś tam jest. Ale dobra. Ale dobra. Przy okazji jeszcze zauważyłem jedną rzecz. Odnośnie różnych mechanik. Często jak coś odkrywamy, to nagle mogę też dokupiwać sobie te. Okej. Okay. Tego nie ogarniam, co... wiecie co, mogę mieć cudeczka, czyli co to jest? Resting Grounds? O. O, okej, dobra, czyli ta lokacja, w której byliśmy, ma mapę, ale pominąłem kornifera i przypadła mi okazja, dobra. Dobra. Warto wziąć w takim wypadku. Ale w ogóle jakiś dialog po prostu przypadek uruchomiłem. Nigdy się nie spodziewałem, że zobaczę coś takiego. Stację
stagów znowu... Stacja stagów znowu się otworzyła. Ten budynek był cichy jeszcze przed moimi czasami. Słuchałem kiedyś opowieści tych sławetnych linii. Po prostu sieć tuneli przebiegające przez całe królestwo. Nie, że... Ostrzegam cię, nie mam zamiaru jednak nim podróżować. Jestem dosyć zadowolony z tym, gdzie jestem. Okej. Odwiedziłeś tą świątynię? Dziwny budynek słyszałem. Ale nikt nie odwiedził... Osobiście jednak nigdy nie odważyłem się go odwiedzić. Najodważniejsi z nas kiedyś szli tam się modlić. Sądzili... Po chwili... Przestali tam się udawać. Czy jeszcze mam do powiedzenia? Aha. Młoda para niedawno zadomowiła się w rezydencji obok stacji. Wydaje się, że prowadzą mapowy sklep, który może ekscytować podróżnych typów jak ciebie. Ona jest dosyć wysokim robakiem, żona. Powiedziałbym, żeby wzięli większy dom. W szczególności biorąc pod uwagę, że wszystkie są puste. Aha. Ten sposób, w jaki ona musi się schylać, by przejść przez drzwi. Osobiście bym sobie z tym poradził. Okej, co się... Ta hałaśliwa stara winda, gdzie ona się udaje? Wysoko do tych jaskiń, do tych kopalni, które wydrążono w szczycie. Tak mi się wydaje. Byłeś tam u góry? Czy to prawda, że kryształy rosną wszędzie, gdzie się udasz? Jeden z osadników przyniósł kiedyś kryształy ze sobą z powrotem do wioski. Chociaż nigdy nie rozumiałem ich piękna, osobiście. Nie wydałem się być wart. Powiedzenia? Mam nadzieję, że nie jesteś zbytnio zawiedziony naszym malutkim miasteczkiem. Podróżniku. Chociaż jest to teraz Solmen. Nie wiem, czy jest to opuszczone miejsce, czy coś takiego, czy tam takie słów. No nie jestem pewien, znowu nie pamiętam słów. Kiedyś byliśmy dużo bardziej otwarci. Wejście do królestwa zostało zabronione dosyć dawno. Wydaje mi się, że po jakimś wielkiej katastrofie. Ale nasze stare studnie nadal pozostaje sposobem, by się tam. Przez lata wiele gatunków, czy wielu typów chodziło przez studnie, by zwiedzać ruiny. Podróżnicy, złodzieje, szukacze przygód. Zabawne, jak mało z nich kiedykolwiek powróciło. Możliwe, że odnaleźli to, czego szukają. Nie jestem taki naiwny. Bez wątpienia zostali zabici. Jest tam pełno niezliczonych wręcz zagrożeń tam w głębinach. Okej. O, jeszcze kolejny dialog. Wiedziałeś, że że jaskinie kontynuują nawet pod stolicę? Mało kto zapuścił się tak głęboko, dlatego detale są bardzo skąpe. Ci, którzy powrócili jednak, opowiadali o niemożliwie starych strukturach. I ścieżkach uformowanych w taki sposób, jakby kamień sam w sobie posiadał wolę. Okej, coś jeszcze masz do powiedzenia, czy nie? Czuję się zmęczony, ławeczka żelazna. Dobra, czyli już się powtarza, czyli to akurat pamiętam, że było już wcześniej. Dobra, w takim wypadku lecimy do tego miejsca, o którym wspominałem. Co? Kolejny dzień, że broń. Tutaj brakuje. Podejrzewam, że będziesz zostawiał dużo zwłok za sobą. Jeśli będziesz myślał o zmarłych, chociaż
przemyśl całą tą dodatkową pracę, którą wymuszasz na tych mojej profesji. Rób jak uważasz, mały podróżniku. Wytnij drogę do swojego celu. Nie powinienem narzekać. To ludzie, to tacy jak ty utrzymują takich jak ja w biznesie. Okej, dobra, ale... Dobra, ale powiem wam szczerze, ciekawa sprawa. Dobra. I teraz tak, jak mówiłem, chcę powrócić w ogóle do początku rozgrywki, całej gry i w ogóle, więc to łatwo można zrobić w ten sposób. Przynajmniej tak słyszałem od jednego... Dobra, znajomego, to będzie kłamstwo, po prostu od jednej znajomej tym razem, która jest wielką mistrzem Hollow Knighta i miała rację, jak widać. Ogólnie właśnie mówiąc, pytałem się, czy można tutaj wrócić, chociaż... Nie pytałem o nic więcej i przy okazji... O, tutaj właśnie chyba to udało się, no ostatnio to pominąłem. Ale teraz, nie ma co się przejmować tym, że coś pominę, no, patrzcie na to. Czy to wszystko będzie easy. A ile nie będę w głupi sposób dawał się trafić. No, nawet nie sprawdziłem, jakie mam przepinki przygotowane na tą okazję. Dosyć smutna sprawa. I mamy... A, okej, okay, takie. Dobra, cześć robak, pa robak. Ej, kolejny robak, pa kolejny robak. Dobra. Tak, nie będę robił niczego głupiego. Nie będę robił niczego głupiego, oczywiście. Dobra, mniejsza o to. Chyba jesteśmy blisko początku i tak. Jak zapewne pamiętacie, pokazałem wam tutaj właśnie takie... Tu był ten kamyczek, ale... Widzicie, to mnie zawsze zastanawiało. I faktycznie tu coś jest! Okej, dobra. Fajno. Warto wiedzieć w sumie. Chociaż nie ukrywam, spodziewałem się tego. Hollow Knight ma tak fajnie sekrety poukrywane, że... Ja... Nie ma co po prostu narzekać na... No na wszystko tutaj po prostu. Towering Cliffs, czyli wyjące klify. Cała nowa lokacja. Powiem, że spodziewałem się czegoś, ale... Nie aż czegoś takiego. Przy okazji mnie zastanawia trochę jedna kwestia. Czemu... Cała ta... Aha, dobra, czyli jak się spadnie, to... Śmierć? A nie, dobra, czyli ten spadek nasz pierwszy. Okej, dobra, właśnie zastanawiałem mnie, co tam będzie. Spodziewałem się może jakiegoś malutkiego sekretu, że spodziewałem się, no... Podejrzewałem, że może być coś, ale... Cała lokacja to jest... W sumie więcej niż bym prosił. No oczywiście, było to do przewidzenia, patrząc na to, że właśnie... Na początku gry nasz bohater zeskoczył. Ha. Żeby dostać się tam, wiecie, tam gdzie no miał iść w ogóle. Przy okazji nie wiem, czemu wydaje mi się, że jakby tam voice meter tracił mój dźwięk. To jest dziwne, bo tak nadal korzystam z oprogramowania typu voice meter, by przetwarzać dźwięki, ale tak, mniejsza. No ale tak. Mniejsza, już to by się trochę pogubiłem. O. Dobra, już pamiętam, o co chodziło. Okej, nie podoba mi się to, ale i tak, tu pójdziemy. Ale nie spodziewałem się, że po pierwsze będzie taka właśnie wielka lokacja, po drugie... Że wejście do niej będzie ukryte, tak jakby to było jakieś sekretne przejście czy coś. Okej, to mogło być głupie i pewnie będę tego żałował, ale... Ale idziemy. I... Okej... Okej, dobra. Dobra, wiecie co? To Nailmaster ma to, no... Kolejny ten od sztuczek z bronią, dobra. O, miło poznać, miło spotkać, chcę miło poznać. Wydawało mi się, że mogę wyczuć aurę odważnego wojownika podchodzącego. Jestem pod wrażeniem, że odnalazłeś moje sanktuarium tutaj na szczycie świata. Nie mam wątpliwości, że wytrwałeś wiele prób i pokonałeś wielu oponentów podczas swojego zadania, by mnie odnaleźć. Nie, nie wypowiadaj ani słowa. Ja, mistrz gwoździa Mato, który został nauczony sztuki gwoździa przez samego
Mędrca gwoździa. Z przyjemnością akceptuję cię jako mojego ucznia. Zacznijmy naukę natychmiastową. Nauczyć się? No oczywiście, że tak. Okej, dobra. Gdybym nie wiedział, jak to wygląda, to mógłbym się trochę przerazić, ale okej, fajna scenka. I dobra, i... Icon Slash. Przeżmaj X-a. Kiedy trzymasz górę lub dół, by zrobić cyklonowy... Tak. Summit. Twoja forma. Jak w Sokwit, czyli idealna, czy wspaniała. Teraz wiem, jak mój własny mistrz czuł się, kiedy przekazywał swoją wiedzę nam. Czyli nie podejrzewam, że oni byli ze sobą związani, ta dwójka. Aha. Mam nadzieję, że nie będzie ci się wydawało to zbyt nagłe, kiedy powiem, że uznajecie moim własnym dzieckiem. Tak. Kiedy widziałem, jak sobie radzisz z gwoździ, jak sobie radzisz z moim, właśnie z moją sztuką gwoździa, czułem więź między naszą dwójką, nagle pojawiającą się w egzystencji. Honorujesz mnie ponad słowa, mój uczniu. Dziękuję. Bam. Finel. O, taki fajniutki, malutki ukłon. Dobra. No to idziemy. Z nową sztuczką. Przy okazji chciałbym ją zobaczyć. Nie. Dobra. Aha, dobra, takie kręcenie. Okej. Okay. Nie wiem, czy będzie jakoś szczególnie przydatne, ale okej, okay, dobra. Ważne, że coś mam. I teraz tak. Chciałem powiedzieć, że pora zobaczyć, co tu jeszcze się kryje. Ale póki co kryje się tutaj tylko moja śmierć i moja lama. Więc tak, brawo po prostu. I póki co... co? Okej, okay, nie ogarniam, co tam się stało, ale okej. Okay. Ważne, że znaleźliśmy pieniądze. Te będą bardzo potrzebne, prawdopodobnie chyba... Geo to się nazywało? Bo szczerze, już nawet nie pamiętam. Tak, chyba to było Geo, no to znaleźliśmy więcej Geo. Może uda się coś za to kupić, szczerze. Kolejny? Okej, okay, dobra. Jestem Gorb! Ukłoń! Do Gorba. Wielki umysł, jestem Gorb. Znieść z Gorbem. Nic nie rozumiem. Wyzwać sen wojownika. Okej, dobra, czemu nie? I... Co to? Okej, dobra. Nawet nie wiem, co tu się stanęło i z jakiej to... Dobra. Nie mogę jej przegrać. Nie mogę przegrać, nie. Nie będę dzisiaj śmierci. Dzisiejszy odcinek musi być bezśmiertny. Ale okej, dobra. Już wiem, czym są chyba... O, tam było, mieliśmy jakąś przyminkę od groby wojowników, więc... Okej. Okay. O, 3! To nie jest przesada? Jak ja mam tego unikać, jak on wyrzuca więcej z siebie, niż jestem w stanie po prostu cokolwiek z tym zrobić? Okej, okay, dobra, jeden cios chociaż. No, proszę cię, gro! Udało się jeszcze nie paść. I... Udało się? Mamy to? I co? Jestem... Gorb. Wielki umysł. Ból. Wznieście. Ja jestem... Co? Czemu ja mam 149? Dobra, wiecie co, nie ogarniam, ale... 149? Tutaj tak dużo było... Za takie coś? Wow! Okej, okay, dobra! Okej. Okay. Szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym, że nadal... Nadal jestem do niczego, jeśli chodzi o takie... To były sekwencje unikania śmierci od kolca czy coś.
Ale dobra. To było interesujące, nie ukrywam. To wszystko w niecałe 20 minut, co... Prost mówi, że ten odcinek może być jeszcze bardziej fascynujący, niż by się mogło wydawać się. Ale dobra, mniejsza z tym, to jest jakaś dalsza część. Pewnie będę tego żałował, ale dobra, lecimy do jaskini. A, dobra, jednak to nie jest jaskinia. Już myślałem, że znowu do jakiejś podziemi włazimy, ale no, jednak nie. O, robaczek. I co my tu jeszcze mamy? Jakąś flagę czy coś? Kolejnego robaczka latającego, nie lubię ich. Pomiędzy w sumie prawie żadnych wrogów nie lubię, bo od wszystkich ginę. Jakiś jełup w ogóle. Dobra, teraz powinno być spokojnie, kolejne pieniądze. Okej, dobra. No, proszę cię, gro! Nie chcę tak bardzo spadać. No dobra. Trudno, spadłem. Jak zwykle. I może przyznać, dosyć tu ciemno. Nie, żeby było jakoś strasznie ciemno czy coś, ale... Nie ukrywam, trochę ciemna lokacja. I dobra, teraz w ogóle gdzie idziemy? Po co? Znowu? Nie ukrywam, trochę mi się tu... Nie podoba w takim kompleksie jaskiniowym. Dobra, dobra, słyszę kolegę, słyszę kolegę. Cześć, kolega. I tyle? Mamy kolegę i to wszystko. Nie mam mapy tego obszaru, dobra, trudno się mówi. Dobra, powiem szczerze, wiem gdzie to jest. Zauważyłem otwartą skrzynię, więc tam już byliśmy, więc nie spadam. Ale okej, dobra, powiem szczerze, to pani tłumaczy, czemu właśnie jeśli chodzi o tamto miejsce, nie miałem mapy. Okej, dobra. Fajnie, mamy kolegę. Przynajmniej dla mnie. I teraz tak, muszę tutaj pozwiedzać dokładniej, no. Dobra. Dobra gra, jeśli tego chcesz. Bawimy się z twoim wspaniałym systemem podnoszenia esencji. I w sumie, coś mi mówi, że tak w sumie to tak... Powinienem jeszcze dzisiaj może w następnym epizodzie odwiedzić tą ćmę, która w sumie kazała mi zbierać esencję. Może dowiem się czegoś więcej, po co i ta esencja i... W sumie jestem strasznie głupi. Jeszcze ani raz nie przetestowałem tego całego gymnaila w walce. A w sumie może warto byłoby spróbować. Może dobra, ciężko będzie to zrobić i... Zjeść kiedy? Co? Jeść kiedy? Bezpiecznie, ciemno. Z dala. Dobra, wiecie co to jest? Albo... Bardzo słabe, albo to służy tylko do odbierania esencji jakichś takich... dziwnych rozmówek. To nie ukrywam, w obu przypadkach mi trochę by zawiodło, czułem, że to będzie jakieś coś fajnego, potężnego, super. I co, czyżbym znalazł krańc świata? Na to... Nie wyjdę stamtąd, więc szkoda. Ale dobra, znaleźliśmy coś nowego. To pewnie znajdziecie będzie bezużyteczne, jak te wszystkie kupione egi, które co 5 sekund gdzieś leżą. Dobra, nie przejmujmy się teraz tym, teraz mamy ważniejszą misję w uchwale wszechświata. Inaczej mówiąc, gromadzenie esencji. Ej, miejmy nadzieję, że znajdziemy ją całą, bo jeśli nie, to będę się trochę wkurzał, że to będę musiał powtarzać, łażenie w kółko pewnie, żeby odnaleźć jakąś jedną zagubioną część. Ale z drugiej strony aż tak źle raczej nie będzie. Okej. Dobrze, że zauważyłem tą pękniętą ścianę. Ale tak, zajmiemy się nim ogólnie za chwilę. Jak mówię, na razie mam ważniejszą kwestię, a nazywa się ona esencja. Której, jak się okazuje, jest tutaj dużo. Znacznie więcej, niż bym się spodziewał. Chociaż na obecnym momencie jeszcze nie ma tu 20 chyba, czy jest? Nie. 20 będzie równo na 20... równo 9, ale tak, jest więcej. Za 69 i nadal widzę coraz... Fera, dobra, dzięki esencja. Cieszysz się powietrzem. Jesteśmy dosyć blisko granicy Hollow Nest. I tych wszystkich równin, które je otaczają. W tamtą stronę
Ta strona, czekaj. A, w tą stronę to jest najdalej, jak chciałbym się udać. Chociaż przyznam, że jest to... miła odmiana od po prostu tych ciasnych jaskiń. Namalowałam małą mapę tego terenu. Jest dosyć prosta i... I tak w sumie do uzupełnienia mocno. Nie znać konkretnych informacji o terenie może być dosyć frustrujące. Chcesz kupić mapę? Oczywiście, że kupię. Dzięki, Cornifer, kumplu. I okej, to jest jakieś dalsze przejście. Z chęcią to zobaczę, ale najpierw esencja. Mówię, nie mogę się rozpraszać. Przy czym to jest tak. Najpierw esencja, potem jak esencja będzie ogarnięta, idziemy do tego całego miejsca, jak to się nazywało, no tego, co sam ścianę otworzyłem. Potem stamtąd idziemy tu, gdzie był Cornifer i zobaczymy, co dalej. Ale wow, dużo tej esencji. Okej, bardzo dużo tutaj rozrzucili. No, w sumie tym się nie dziwię, patrząc na to, co jest wielka lokacja, ale z drugiej strony... Zaś mi mówisz, że szybko w takim razie zaliczę po prostu wszelkie jakieś kwestie związane z tą esencją. Skoro i tak dużo gromadzę. Okej, dobra. I musiałem wpaść w niego, oczywiście. Było zbyt pięknie, gdybym nie wpadł. Okej. Okej, dobra, dobra. I tu było wejście, czyli... Jeśli jakaś została, to tam niżej. Obstawiam, że może być jeszcze z kilka sztuk. W sumie jedną chyba nawet czy dwie pominąłem, ale... No wiecie, o co chodzi, dobra, mniejsza. Okej, jest tego więcej niż myślałem. Dużo więcej. Całe szczęście mam dasza i te wszystkie inne przydatne rzeczy. I tutaj gdzieś jeszcze chyba jakąś pominąłem. Chociaż pewien nie jestem. Okej, ale nie. Jeśli już to musi to być gdzieś niżej. O, jest, jest, jest zaginiona esencja, dobra. Mam nadzieję, że to ostatnia. Aha, dwie. Jestem naprawdę ślepcem. I... po otoczeniu to jeszcze gdzieś to leży. Tutaj, serio. Jak ja mogłem tak w oczywistych miejscach to wszystko popomijać, ale dobra. Mniejsza. Jeszcze. O, okej, dzięki, esencja. Przydałaś się na cokolwiek. Mamy to. Wszystkie esencje. Do drzewka zaraz pójdziemy, ale najpierw chcę tutaj zobaczyć, co się w ogóle kryje w tych... miejscach. Wanderers... Tego, jak ktoś się trochę kupić sobie, znaczy wymienić na kaskę, ale... Wyższe byty. Te słowa są tylko dla was. Te całe rozwalone płaszczyzny wydają się nie mieć końca. Nie ma świata za nimi. Ci wystarczająco głupi, by przemierzać tę pustkę, muszą zapłacić cenę i odrzucić wspaniały umysł, który to klestwo. Tyle? Niczego więcej tu nie ma? Okej. Okay. Dobra, chociaż wydaje mi się, że musi coś. Oczywiście, że coś tu musiało być, no to byłoby zbyt łatwe. Tylko co? Inspekt. Zwłoki wielkiego robaka. Zwłoki wielkiego robaka, no i... No i co z nimi? W sumie dobra. Mam jeden pomysł w sumie przez to, co skryłem, ale... Prawdopodobnie to będzie wielka głupota, więc... Nie, no. Dobra, zabędziemy więcej tej duszy, to spróbuję. Jeśli nie mylę, chyba kiedyś było jakieś miejsce, gdzie właśnie pociskiem można było coś zrobić, chociaż wątpię. Dobra. No, ale mamy zwłoki wielkiego robaka. Mniejsza, co dobra. Co to jeszcze było takiego do zrobienia? Odwiedzić drzewo ponownie. Pustkowia. Robaki zredukowane. Jesteśmy teraz na jeden pocisk.
sumie nie wiem, czy jest sens tam wracać. Już definitywnie tam coś musi być. Nie sądzę, żeby zrobili taką lokację tylko dla jednego trupa, z którym nic nie da zrobić. Cóż... Nie no, wydaje mi się, że naprawdę coś pomijam oczywistego. Więc tak. Pozwólcie, że po prostu jeszcze sobie zapamiętam, tutaj kiedyś tam powrócę. No póki co cześć Cornifer i zobaczymy, co tutaj się kryje w tym miejscu. Absolutna ciemność. Okej. Okay. Widać, że można iść na oślep, ale... Preferuję nie iść, no, w ten sposób. I cyk. W sumie w tym momencie mógłbym zakończyć odcinka. Dosłownie mówiąc, chyba zrobiłem wszystko, co miałem zaplanowane w sumie. Więc tak, ja tutaj zakończę. I spotkamy się ponownie już u Ćmy w kolejnym epizodzie. A kto wie, może osiągniemy coś więcej niż tylko jakieś takie bezcelowe zwiedzanie i inne tego typu kwestie, więc dobra, to już naprawdę tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym epizodzie za tydzień, no i trzymajcie się! Ej, ej! Dobra, właśnie zostałem nazwany idiotą przez tą znajomą, jak opowiadałem jej o tym wszystkim. I powiem wam szczerze, że dogrywam wam ten fragment po prostu, bo przymusiła mnie do tego. Dosłownie, jutro ma być już ten odcinek wyemitowany. A ja będę się go ponownie teraz po prostu zarzucać i w ogóle renderować wszystko tylko dlatego, że po prostu nie chcę wejść na totalnego jełpa. Jak ona po prostu mi zmusiła, ale dobra, mniejsza. Patrzcie, co tu trzeba było zrobić. Wszystko w temacie. Naprawdę, to jest wszystko w temacie. Ja tego oczywiście nie przemyślałem w żaden sposób. Dosłownie, oto cały proces. A co to powoduje i inne rzeczy już naprawdę? Zobaczymy w kolejnym epizodzie. Co? Teraz obecnie mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, ale dobra. Cokolwiek to jest, to naprawdę bardzo się ciekawie. Dobra. To teraz już tak bez jaj, bez wymyślania, czy coś naprawdę kończę, więc do zobaczenia i hej, hej.